Tomku, mądrze, że tylko walczący. Tylko walczący. Ja bym mam też wypuścić. Jeszcze raz powtarzam do publiczności, opuści pać, gdzie mnie czyni. Diabeł ustaw swoich ludzi do szeregu. Proszę, żeby wszyscy walczący stanęli w dwóch szeregu. Święty Jerzy wchodzi z pola i szykują się do starcia. Walka odbywa się do dwóch wygranych. Jest to walka pełnokontaktowa. Jeszcze raz proszę wszystkich o opuszczenie pasa zimni czyj. Stawić się. Dobrze dodać, że większość walczących we wszystkich warunkach, a tutaj brałem udział w pełnej elektrycznej prezentacji. Uważ pan proszę. Pół remisu, dodatkowy trzeci starcie. Uwaga, start! Thank you.
Co? Karta? Dlaczego się nie bije? No nie wiedzą. Co nie wiedzą? Nie wiedzą, co z tym jest. Dobra. No, trzecią. Dobrze. Stop. 7-1 wygrało Cannabis Day. Cannabis Factory. Chciałem poproszę szykować się do drugiego starcia. Jeszcze do studia jak wielu innych na tegorocznym Budwarze 2013 jest firma Słępo. Firma rodzina założona przez państwa Sieciński, jeden z największych producentów łososia wędzonego w Polsce i w Europie. Proszę, start. Przypominam, że te starty jest decydujące dla pomorzanki. Mam też buta i nie wszyscy razem wrzucą. Ostatni start zakończyło się 7-1. Na to, że się nam zdoli. Drugie starcie wygrało Cannabis Factory. Teraz następujemy pod Adonzyru. Odwróć się, panie.